smakkujaw.pl, sos pietruszkowo-pieprzowy. Przyrządzę dzisiaj znakomity sos pietruszkowo-pieprzowy. Ten sos jest doskonały do wszelkiego rodzaju mięs, ryb, także do warzywnych frytek. Będziemy potrzebowali solidny pęczek natki pietruszki, solidną porcję zielonego pieprzu. Ten pieprz charakteryzuje się tym, że posiada taką łagodną nutę orzeźwiającą, słodkawą i jest zdecydowanie delikatniejszy od pieprzu czarnego. Będzie potrzebna również śmietana 18%, opakowanie 400 ml, a także sól do smaku. My tutaj używamy soli kujawskiej. Potrzebny będzie nóż, przyrząd do mieszania sosów i dobre chęci. Śmietanę przełożyłam do miseczki, a oberwane listki natki pietruszki siekam. No nie musi być tak zbyt drobno, no ale troszeczkę trzeba przesiechać. Ten sos jest bardzo zdrowy, właśnie między innymi dzięki zawartości sporej ilości pietruszki, która, jak wszyscy wiemy, zawiera sporo żelaza. Natkę pietruszki mamy już posiekaną, a zatem przerzucamy do miseczki ze śmietaną. Wrzucamy zielony pieprz. Przyprawiamy solą. Jeszcze jedną szczyptę. I teraz wszystko przemieszamy. Sos już mamy gotowy. Oczywiście prawie gotowy, bo on najlepszy będzie, jak postoi w lodówce. No, godzina to jest minimum, ale tak naprawdę lepiej przygotować sos dzień wcześniej, a to po to między innymi, żeby pietruszka zmiękła i żeby smaki się przegryzły, także najlepszy jest dnia następnego. Jak widzicie, przygotowanie tego sosu to zaledwie kilka minut, a jest naprawdę doskonały. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.